ostatnio, czy dużo, czy mało. Żadna polska ziemia nie powinna trafić w obce ręce. Polacy na przestrzeni tysiąclecia walczyli, przelewali krew. Teraz mamy 150. rocznicę powstania styczniowego. Powstańcy oddawali życie, całe pokolenia, żebyśmy o Polskę walczyli, żeby Polska jako państwo, Polska jest krajem militarnym, żeby mieć polską ziemię. A teraz wojna się toczy ekonomiczna, nie w okopach. Bez wojny wyprzedajemy Polskę. Chcemy właśnie do posłów, do parlamentarzystów, do społeczeństwa, żeby dojrzeli, żeby wpłynęli na parlamentarzystów, żeby podjęli jakieś działania, bo jest taka możliwość wprowadzić takie utrudnienia. Żaden, który wiemy z Niemcy, ze Francji, teoretycznie może, ale praktycznie nie kupi, bo takie obwarowania są i to polski rząd może wprowadzić. Dobra, to są to pan Bóg, chyba co byliśmy w posłanie tyczniowe.